kiedy to nagrywam, to oczywiście już się zakończyły Regionasy w Strugarciek i to jeszcze oczywiście Mirror Edge Charizardów. Niestety z jakiegoś powodu jeszcze nie zaktualizowano jakichkolwiek danych ze Strugartu, więc przyjrzymy się znowu Sacramento. Choć powiem, że lista jednego właśnie z tych właśnie ludzi, którzy grało Goldengo, bo dostało się w Strugarcie 2, z czego jeden jest operowany przez Owiego Carmermana, a drugi jest oczywiście chyba bardzo podobną listą. No tak jak mówię, no nie jestem pewna, czy to jest podobna lista. No tu mamy meksykańskiego gracza Wiktora, który oczywiście gra Goldengo z Tokakisem. No prawie podobna, bo tutaj finalnie można zauważyć, że Francuz Anton grał właśnie dwoma Togekisami i Togepi, tylko w wersji Astral Radiance. No i chodzi o to, że Togekis ma abilitkę Wonder Kiss, która jeżeli trafimy orła, no to wtedy bierzemy dodatkowego prize'a, a do tego jeszcze dwa candy. Mamy oczywiście tytułowego Goldengo, no i Feza. No sam Goldengo to oczywiście silnik drołujący, no i Feza DBD właśnie po to, aby można było dobrać więcej kart podczas kiedy zostaniemy znokautowani. No i Greninja do kolejnych, żeby właśnie dyskardować energię. Jak możecie też zauważyć, są różne energie. A to dlatego, że wykorzystuje Goldengo kolejnego buffa. Pierwszy to oczywiście Gimigul z Mirror Edge Thread Running, który pozwala na wyszukanie dwóch podstawowych energii. A drugi buff to jest właśnie Energy Search Pro, który pozwala nam na wyszukanie każdej energii z każdego rodzaju. Stąd też mamy różne po jedną, co oznacza, że atak z Greninja jest niemożliwy. No, Manaphy do zabezpieczania bencha. No, w szczególności jak w sumie nie mamy lesów żadnych. No mamy Iridę klasycznie, mamy Tortona awaryjnie, no bossa jednego, no i bardzo też ważna rzecz, która już się pojawiała wcześniej, Cypher Maniac's Code Breaking, który pozwala na dobór dwóch kart i wstawienie jedna top. No i Pokestopy to już jest base. No i Cancelling Column, żeby można było na przykład Mimikyu na przykład się pozbyć. No i tutaj są cztery nosze. No zobaczę jak ta lista u tego Francuza, co się dostał do top 8 wygląda. Wiem, że są tam dwa Togepi i Togekisy. Aha, dobra, no sorry, tapetki nie mogę niestety wyciszyć. No i zwykle coś tam się majstruje. Na czym byśmy chcieli pójść piersi, chociaż też nie przeszkodzi nam bycie drugim, no bo możemy użyć tego ataku małego Gimigula, co wyszukuje energię. Ale widzę, że Miotant idzie pierwszy. Mam nadzieję, że będziemy zaczynali z małego Gimigulcia. No, no, no lepiej nie dogłę trafić, kurwa, Togekis. Let's go! Biedny Togepi. No i Lugia. Hetsy, dobra. To już po Archopsa idzie. Za to Irida po Greninja i Puffinki. Znaczy dobra, w Heavy Ballu możemy coś wyszukać, bo to jest tak jakby jeszcze poprzednia lista. Co on szukał? Hetsa czy ma Advarha? Co? No mamy Minchino! No niestety będziemy musieli się bez tego. No dobra. O, Stretcher, to jest nice. O, dobra, jest Greninja w prize'ach, no to fajnie. No tak, zagramy se Iridę po... No, nie wiem, czy będzie snajpić, mam nadzieję, że nie. No i chyba bady bady puffy, musimy się bardziej skupić na rozkręcaniu się. Kolor nie jest potrzebny do Lugi, tak mi się wydaje. Katar Catcher to chyba może se zostawimy, no to pas.
Jak na razie nie mamy Energy Search Pro, to niedobrze. Powiem. No dobra, jest długie. A czy on ma archopsy? No nie ma archopsy. Czy jakiś Ultra Ball z dwóch archopsów, czy co? A, jest archops, co to na jeden, ale... Chyba drugi też dojdzie. To będzie drugi Archops, czy co? Wiem, że kiedy muzyczka leci. A, Lugia, tak? Co, on ma Archopsa? Ma jakieś isecze? Jeden Archops? No trochę dziwnie zrobione, że nie poszedł po drugiego. Co jest? Znaczy tak, na pewno użyję noszę, żeby tego Togepi lec z powrotem. No dobra, cofam, zmieniam zdanie jednak Greninja. A Gimigol to co? Dobra, make it rain. Greninja, wracaj mi tu. Dobra, noszę po ten energię, żeby było coś. Kaimanas! O, cukierek z bundle, to? Mamy cuksa, po co? O, nie, to Togepi jest w prizach, to ja pójdę po Skibidi, łapapa. Dajesz fest. Jest go! Jest Goldengo! Kolejny Goldengo! Make it rain! No dobra, zrobię counter catcher na tego Archopsa, żeby nie mógł w ogóle cokolwiek doładować i... Because of money! Money, money, money! No i on styknie mi tu. Sam fakt, że... No dobra. No dobra, to jakiś tutaj się sprajzował, niestety. No, ma już teraz utrudnione naładowanie Chimchino. Ajonom. Dziękuję panie. Że mi to robisz. O, Pokestop! Let's go gambling! No to głąb. Ja to. Jak ja załatwię ludzie, to ma przerebane, bo tu kurwa. Leży mi ten. O, dzięki za poprawienie mi ręki. Znaczy tak, zagram Pokestopa. O, Flasher. Chyba coś tu kombinujesz. No dobra, jeżeli mi się coś uda, to ja wygrałem żyć. Dobra, Greninja. Jakakolwiek energia. Puffin po kolejnego Gimigulka. Och, Coinbanos. Bim, bim. I bim, Coinbamunus. Dobra, jest cukierek. No to spin z Pokestopa. No niestety, Goldengo. Ale Goldengo później wyciągnę noszami. Aha. No i tak, potem robię, biorę Superior z Puffinami. I nam chyba tą Lugię zdję, co nie? I tak, przygotuję tak drugiego Goldengo i... A, jeszcze zrobię Erten Vessel z Pokestopem, żeby... No, chyba szczerze, że Energy Search Pro nie będzie potrzebny.
Bo ja... Raz, dwa, trzy, cztery... Wolę za sześć. Co zbija lugię. Szkoda, że mi się tam to kiepi. Chyba też nie dziwię się, czemu właśnie w tej późniejszej liście są dwa. Właśnie chyba dałem odpowiedź, dlaczego. No dobra, jest w czym, czyli no... Let's go, make it rain. Let's research. Szkoda, że właśnie te... Togekis się sprajzował. A spoko, nie potrzebuję. No, headsik, dobra, nice. No, znaczy i tak z brick. Zresztą nie może tego. Więc, no jak widać... No się, to jest to, że ja mam... No i mi chyba zbije mi tego goldengo, dobra. Potem ja sobie tak wezmę z... Co, nie zbija mi go? Okej, dobra, coin bonus, bo jak na razie nie mam nic. Jest superior. Drugi coin bonus. Znaczy jeszcze zagram noszę, żeby Goldengo wnieść z powrotem. Że dobra, robimy. Robię tak, superior z tym i z tym. A, oponent się poddał, okej. Szybko poszło. No, sam fakt, że jak zwijał tego Archopsa, było dobrym pomysłem w sumie. No cóż, dobra. No, pierwsze to mi się udało, no to jest ranga Arcerus. Ja już jestem też bardzo blisko Arcerusa. Nie wiem, czy próg się zmniejszył, czy co? Ach, znowu Tails. Znaczy, ja bym chciała pójść pierwsza zazwyczaj, no. Znaczy, drugi też jest spoko, bo... Sobie wyszukam kolejne energie przynajmniej, bo tak jak mówię, ten nowy Gimigol już szuka energię, co może być przydatne, jak się zaczyna drugi. Ale sam fakt, że mi sprawdzało się to, jaki jest, który mógłby przyspieszyć. O, znowu idzie pierwszy oponent. No to czym on gra? No dobra, teraz jest lepsza strajka startowa. Na pewno będzie Greninja i do tego... Fes, no awaryjnie Fes. Nie wiem, czym zagra. A też Goldengo? Co to za mirror match? No co ciekawe, to jest ten Goldengo, co akurat nie szuka. Ja bym poszła w bardziej w rozstaw niż... Może ja bym poszła sobie po prostu w rozstawienie się zamiast... Tak to ma wyglądać... What the fuck? Tak szybko? What the fuck? Poddał się! No, właśnie oficjalnie mam Arcerusa. Mam Arcerusa. Po raz drugi z rzędu. Ja chyba wygrałem życie. Dragapult. No coś czuję, że będzie grubo. No, Dragapult jest trochę ciężki. A to pewnie dlatego, że... Oczy reszta się te gimigule są duże. No tak. On też by chciał pierwszy, tak. Ale może być to też Torzopult, do którego wkrótce też przejdziemy, żeby nie było. No, tak jak wiedziałam. Ach, bo Torzopult mnie też bardzo interesuje, bo wiecie, lubię Dragapulty. Ach, nikt nie ma. No, to ciekawe, to mamy Tortona we innego. Gorzej być już nie może, a jednak. No to tego biednego Togekisa postawimy.
O ja, Reggie Kutas! Ale dobra, mam Pokestopa. Wiemy to Kepi. No. O, Gimigul, dobra, spoko. Let's go. No ja, Gerponik. Kurwa, Reggie Kutas. Czyli i tak mi jeszcze nie grozi spadek rank. PAS?! What the fuck is going on? Powiedzcie mi. No dobra, może lepiej, żeby była ta Manaphy, bo tutaj ja już... Wiem, co się pichci. Ja sobie tutaj jeszcze Pokestopa jebnę. No, o, Pokestopa, pafinki. Dobra, let's go. Ty, attach pass? Co tu się stanęło? Co tu się odwaliło? Powiedzcie mi. No, Greninja i tam garnek wezmę. Wesel z Ultrabolem? Czy z czym? No, ja bym dała wesel z pingwinem. No i... PAS! Może mi zdąży... Ale attach pass. A jak bardzo można... Jaki Pokestop! Klefa byłaby potrzebna, co nie? Jaki Pokestop! Och, Reggie Kutas od razu jest, no. No jest tutaj, ale nie ma Kyurema. No fajne, a nie? Kolony jest, jest garnuszek. Fiu, ja to zaraz coin bonus za zrobię. Yeah. Co on tam wybiera? No ma jest jedna ognista, o Jezus, jaki... Jaki tof! Nie no, beznadziejnego. No, zwłaszcza, że wiecie, Goldego jest ciężko trochę tak zbrikować. Oho, mamy już Pulta i Giratinę, okej. No jest Kyurem, a czy on wziął sobie Kolouna? Nie, nie wziął Kolouna! O kurwa! Tam ma Manaphy! Chyba, że gra dwa! Ale serio, on nie wziął Kolouna? Chociaż Jason nie ma jeszcze naładowanego tego tasiarza, no. Dobra, jest Steel Dance. Dobra, dobra, dawaj mi to. To superacko! Idziemy! Mikerain! Gdzie... Cypher Maniac. Ja miałem armię Gimiguli. Czy mamy jeszcze Tortona w razie czego? Ale w ogóle... Wszystkie Reggie Drago tak kiepsko zaczynali, czy co? Co tu się stało? Powiedzcie mi, o, pokaz. Tu mi nie mam! Okej, okay, Iono. O, w sumie dużo to nie zmieniło w mojej sytuacji, bo w sumie mam Goldengo. Fajnie. A ja mi znokautujesz, to kurwa nawet. A nie odpoddał się, ja cię sunę! No to co, pokazaliśmy potencjał Goldengo, co? No nie będę robił kolejnej gry. No w ogóle kuźwa ludzie się poddali albo po prostu nie wiedzą, o co tu kaman, więc no... Ale i tak, Goldengo wraca i powiem tak, czekał w końcu na te itemy, które go sprawią, że go umocnią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.